Słuchajcie, kochani, dziwna sytuacja, ale po teście tego samochodu polubiłem Toyotę Avensis. Ha! Pierwszy bajer w tej Toyocie wita nas już na wstępie, czyli odpalanie bezkluczykowe. Mamy tutaj w ogóle dostęp bezkluczykowy w aucie z 2009 roku. A druga sprawa, elektryczna kolumna kierownicy, fotele z pamięciami. I to wszystko w samochodzie z polskiego salonu. Kierownica gruba, bardzo dobrze leżąca w dłoniach, taka konkretna, męska, a nie takie jak teraz w Toyotach robią pizdowate. Te Toyoty, dokładnie ta generacja, bardzo mi się podobały, bo ona poliftowa, tam po 2009 roku, to takie dziadostwo jest, że masakra, ale ta jest zrobiona jeszcze bardzo dobrze. I to jest typowe w Toyocie. Oni tak kurwa robią, chamy jebane japońskie, że zrobią przed lifta bardzo wysokiej jakości, że ma fajne materiały, jest ogólnie dobry, a po lifta zrobią dziadostwo i jadą na renomie modelu, bo przed lift wszyscy sobie chwalą, poczta pantoflowa, wszyscy zadowoleni, wjeżdżają na rynek z poliftem i jest gówno. Tak było z Aurisem, znaczy jest, i tak było z Yarisem. Z początku Yaris wszedł na rynek, samochód segmentu B, miękka deska, fajnie wykończony, naprawdę spoko auto. Potem zrobili polifta, wszystko z plastiku, kurwa, najgorszej jakości, badziewie takie, jeździ się tym samochodem właściwie tak, że można by było go określić mianem narzędzia budowlanego, czyli taczką. Tak, właśnie tak jeździ Yaris. Ale te pierwsze są fajne. I podobnie jest tutaj w Avensisie. Za kierownicą bardzo proste, czytelne zegary, klasyczne, to lubię. Podświetlenie dosyć niestandardowe, na taki kolor łamany, pomarańczowy, łamany żółty. Na środku bardzo mały komputerek, który obsługujemy pewnie za pomocą przycisku display, jak się domyślam. Tak, i tutaj o, średnie spalanie 9,9. Także no, ten samochód nie jest zbyt oszczędny, o czym dowiecie się w dalszej części mojego zacnego programu. Pod maską tego samochodu pracuje 2.2 diesel o mocy 150 koni i 340 niutków, co zapewnia osiągi na poziomie 9,5 sekundy do setki i rzekomo 205 km prędkości maksymalnej, ale pozwolicie, że nie będę tego sprawdzał. Chyba warto by tutaj wykonać jakąś próbę 0-100 albo 0-120. Nie będę wyłączał kontroli trakcji i innych takich bajerków. Skrzynia biegów manualna, 6-stopniowa. Biegi wskakują zaskakująco łatwo, leciutko, precyzyjnie. Natomiast sam mechanizm w odczuciu bardzo tandetny niestety. Na środku znajdziemy taki plasticzek, który imituje szczotkowane aluminium albo coś w tym rodzaju. Jest to oczywiście plastik, który potrafi sobie zaskrzypieć. Wydajność klimatyzacji w tym samochodzie jest zaskakująco wysoka, bo jadąc tym autem miałem klimę właśnie ustawioną na 22,5 stopnia i było mi aż za zimno. W tym miejscu znajdziemy śmiesznie wyglądające moim zdaniem potencjometry od podgrzewania foteli. Zamiast zrobić 2- czy 3-stopniowy guzik, to oni sobie wymyślili właśnie taki potencjometr. Może to ma jakieś tam praktyczne zastosowanie, bo komuś na przykład takie ustawienie będzie za zimno, ale milimetr wyżej już będzie odpowiednio. W tym miejscu popielniczka, zapalniczka, fajnie to działa. Chowa się w tym miejscu bardzo dobrze umieszczony
uchwyt na kubek, świetna sprawa. Podłokietnik jest komfortowy, ale niestety, jak widzicie, niezbyt dobrze znosi próbę czasu, bo ten materiał się od łokcia odkształcił. O kurde, ale on wielki, ja pierdolę. Tutaj znajdziemy też drugi uchwyt na kubek, także spoko, no powiem wam, że jestem zaskoczony. Ja pierniczę, jaki on jest wielki. A tu CB radio na stałe przypierniczone, no ale ten schoweczek jest w 100% plastikowy. O, i takie coś można zrobić. Wtedy sobie bierzemy to tutaj. O, i mamy dwa uchwyty na kubek. No kurczę, powiem wam, że skośnookie bardzo ładnie zaprojektowały ten samochód pod względem praktycznym. A właśnie jak jesteśmy przy praktyczności, schowek przed pasażerem również bardzo duży, mięciutko wyłożony wykładzinką, taką naprawdę milusią w dotyku. Spoko. Kieszenie w drzwiach za to takie śmiesznie malutkie, wąskie i no takie sobie powiedziałbym, że chujowate, ale mają miejsce na małą butelkę wody. Materiałowo boczki miękkie, w tym miejscu imitacja skóry, podłokietnik na boczku bardzo miękki, dół drzwi niestety już plastikowy, a kieszenie w drzwiach nie są niczym wygłuszone, są w 100% plastikowe. Słupek A jest tapicerowany, podsufitka bardzo mięciutka, myślę, że pod względem jakości niczym nie odstaje na przykład od Audi. Cykorłapka bardzo mięciutka, opadająca, regulowany punkt pasa. Słupek B również jest tapicerowany, we wnętrzu samochodu nie widzimy koloru nadwozia. Powiem wam, że wnętrze tego samochodu jest wykonane na poziomie marek premium. Bardzo ładne, nie starzejące się, przecież to auto ma 14 lat. Projekt tego wnętrza wygląda nadal świeżo, dobrze się tutaj czuje. Są chromiki, ładnie jest to wykończone, kurczę. Czy Toyota Avensis w sedanie z dieslem pod maską, manualu, z fotelikiem na tylnej kanapie, jakkolwiek nadaje się do tego, żeby pojeździć nią szybciej? Ale ona fajnie się zbiera z tej dwójki, ja pierniczę. Z początku powiedziałem, że to dziadkowóz, ale to wcale nie jest dziadkowóz. Halo, świetnie! I się zbiera i fajnie trzyma się drogi. Teraz wykonamy sobie próbę testu łosia przy 50 km na godzinę. O, cyk. No i lecimy. Kurwa, jak mnie te testy bawią. W pierwszej fazie, gdy skręcałem w lewo, ten samochód zupełnie nie wykonał tego ruchu. Tak jakby miał laga. Jakbyście grali w CS-a z pingiem 1000. Po prostu nie skręcił. A później nagle znaleźliśmy się na lewym pasie. Gdy odbiłem w prawo, no już jakby się zorientował ten samochód, że tutaj coś się dzieje. Nie zwróciłem uwagi, czy coś zamrugało, ale pewnie tak. Opony są dobre. Mamy 18-calowe felgi, więc tutaj kompresja na oponie, bo jest niskoprofilowa, była znikoma, zatem samochód zawieszeniowo to wszystko musiał jakby wytrzymać i się wykazać i jest spokojnie. Zobaczcie tylko na fotele. Mamy tutaj pełne fotele skórzane, w pełni elektryczne. Fotel kierowcy ma nawet pamięć. Ładnie są uszyte, wysokiej jakości, mam wrażenie, naprawdę mam wrażenie, że to jest prawdziwa skóra. Auto, przypominam, 2009 rok, 250 przebiegu. Ten fotel, no okej, jest tam porysowany, ale właściciel tego samochodu ma dziecko i to prawdopodobnie powstało od tego fotelika tutaj. Powiem wam, że fotele wygodne, bardzo dobrze trzymają na boki, chociaż przeszkadza mi ich śliskość, bo dosyć wyraźnie nasza dupcia tutaj się przesuwa. Co nie jest fajne, co nie jest fajne. Teraz zobaczcie, zużycie fotela kierowcy, boczek cały, właściwie można by było go odczyścić. Tutaj tylko to siedzisko się troszeczkę wygniotło, co jest naturalną koleją rzeczy. Bardzo często za kierownicą Toyoty możemy spotkać tak zwanego kapelusznika, bądź mówiąc brzydko, grzyba. Czyli osobę starszą, która generalnie słabo sobie radzi na drodze za kierownicą samochodu. Ja ogólnie jestem troszeczkę prześmiewczo teraz powiem, ale ogólnie jestem takiego zdania, że na klapie bagażnika każdej z Toyoty powinien być taki napis: zachować bezpieczną odległość, najlepiej za 2 km.
Serio, tojociarze jeżdżą jakby z mózgi czasami, kurwa, co odpierdalają na drogach. Jedzie normalnie, nagle się zatrzymuje, skręca w ostatniej chwili, kurwa, jeździ gorzej niż bemkarz. Typowy tojociarz, taki prawdziwy, rasowy tojociarz, czyli dziad, który jedzie kupić Toyotę, bo słyszał, że ona jest niezawodna, dobra i się nie psuje, jeździ gorzej niż bemkarz, bo on jeździ zupełnie nieprzewidywalnie. Po bemkarzu można spodziewać się tego, że usiądzie nam z tyłu na zderzak, wyprzedzi nas bez kierunkowskazu, z prędkością światła. Jesteśmy tego pewni, przekonani i możemy się na to przygotować. A jadąc za tojociarzem albo przed, kurwa, no nie wiesz co, no diebie. Bardzo szybko w październiku robi się ciemno, niestety. Ja mam prawidłowo ustawiony tutaj fotel, idziemy na tylną kanapę, zobaczymy ile tam jest miejsca, ale klasycznie przed tą czynnością posłuchajmy, jak zamykają się drzwi. Zamykają się, jakby wam karton mleka upadł na podłogę. Czyli no mleko się rozlało, no chujowo. Jezu. Kurczę. Tutaj z tyłu mam wrażenie jest fajniej niż z przodu. Patrzcie na tą. Normalnie są roletki tylnych szyb. Mega fajna sprawa. Bardzo dużo miejsca na nogi. Ta kanapa z tyłu wygląda jak nowa. Z tylnej kanapy deska rozdzielcza naprawdę spoko wygląda. No mi się podoba. Kierowca tego samochodu ma prawidłowo ustawiony fotel na 1,74 m. Ja siadając sam za sobą mam bardzo dużo miejsca, tutaj buty się mieszczą, co na duży plus. Nie mamy tutaj tunelu środkowego, na przykład tak jak w BMW czy Audi, ale niestety na tylną kanapę nie mamy na przykład nawiewów, no to są już jajca. Moim zdaniem w takiej klasie samochodu nie przystoi, natomiast no jest popielniczka, co bardzo ważne. Mamy tutaj gazetowniki, dwie sztuki, co nie jest oczywiste w Toyotach, bo obecnie w Toyocie możemy mieć tylko, znaczy możemy mieć dwa, ale zdarzają się wersje, że jest tylko jeden, co jest dziwne, śmieszne i ogólnie żałosne. Cykor łapka mięciutko opadająca, jest haczyk. Kanapa tego samochodu ogólnie wygląda jak nowa. Kolor tej skóry bardzo mi się podoba i ona jest bardzo przyjemna w dotyku, taka mięciutka, naprawdę wysokiej jakości. Jestem zaskoczony, jak Toyota dobrze wykończyła to auto. Podłokietnik, no tutaj to jest po prostu mięsisty, fajny, mięciutki. Dwa uchwyty na kubek, przejście na narty. O, spoko. Praktyczność tego samochodu również mnie zaskakuje. Mamy też roletkę tylnej szyby. Co prawda manualną, ale kurde. Ten egzemplarz naprawdę jest wyposażony na grubo, na tłusto. Co mnie bawi w Toyocie, to sposób włączania światełek na podsufitce, bo robimy to jak w samochodach z lat 80., czyli klikamy po prostu na szkiełko i z przodu jest również tak samo. Co za dziadostwo. Słabe to jest w chuj moim zdaniem, ale no tak już zrobili. Co zasługuje na uwagę, to nie wiem czy przy tym słabym oświetleniu widać, ale ja lubię zwracać uwagę na takie szczegóły, że na przykład szyny od foteli mają plasticzki, mają tutaj zaślepki, żeby ładnie to wyglądało. Lubię takie szczegóły, lubię też szczegóły tego typu, że nawet z tyłu, wsiadając do tego samochodu, mamy właśnie wyszczególniony, jaki to jest model samochodu i jest to plastik, ale wygląda jak tytan. Naprawdę świetnie udaje prawdziwy metal. Jeśli chodzi o praktyczność na tylnej kanapie, no to tutaj, tak jak mówiłem, nie mamy nawiewów, mamy te gazetowniki i mamy miejsce na półlitrową butelkę wody. No nic więcej się tutaj nie zmieści, a podłokietnik jest w miarę komfortowy. Jakość ogólnie boczka z tyłu jest taka sama jak z przodu. Jadąc tym japońskim wynalazkiem, mam wrażenie, że prowadzę bardzo duży samochód, że siedzę bardzo wysoko. Przez to, że deska jest bardzo długa, że ta szyba jest położona, że ja siedzę tak jakby od szyby bardzo daleko, mam wrażenie, że jadę przepastnym, wielkim, ogromnym samochodem, który jest największy na drodze. Takie towarzyszy właśnie tutaj uczucie we wnętrzu i to jest spoko, bo buduje takie poczucie premium.
Na duży minus tego samochodu na pewno, proszę Państwa, wyciszenie. Nie wiem, czy ten egzemplarz jest jakby w 100% bezwypadkowy, chociaż jest od pierwszego, jedynego właściciela i pochodzi z polskiego salonu, zatem ten wypas, który mamy tutaj we wnętrzu, to naprawdę fenomen na skalę kraju. Czy coś tutaj się zadziało po prostu z tą uszczelką, ale przy nawet 80, do których bardzo żwawo się ten samochód zbiera, strasznie tą uszczelkę tutaj słychać i to by mi osobiście bardzo mocno przeszkadzało. Jeśli jesteśmy już przy dynamice, to jesteśmy również przy silniku. Warto tutaj wspomnieć, że silnik 2.2 diesel Decat, czyli diesel clean active, coś tam technologii, wiadomo o co chodzi, to silnik, który cierpi na trzy bolączki. Pierwsza z nich to, że potrafi wpierniczyć pół litra oleju na 1000 km. Druga sprawa, że gdy będziemy tym silnikiem jeździli tak jak ja teraz, czyli dynamicznie i bez oszczędzania, to może niestety tutaj podnieść nam głowicę, przez co wydmucha uszczelkę pod głowicą i to jest przypadek dosyć częsty. A druga, trzecia, w sumie trzecia sprawa, to fakt, że niestety ten diesel nie jest tak oszczędny, jakby się po nim oczekiwano, bo w mieście spali nawet ponad dychę. O, ta trójka haczy, już drugi raz mi się zdarzyło. Czyli można tutaj do wad zaliczyć, że po przebiegu 256 tysięcy km dzieją się jakieś drobne kłopoty ze skrzynią biegów. No i kolejną wadą dla mnie jest fakt, że silnik bardzo wyraźnie słychać w kabinie, co mi się zupełnie nie podoba, bo brzmi jak pierdolony traktor. Tragedia. Po bagażniku krótko mamy tutaj 509 litrów pojemności, w miarę foremny kształt, a pod podłogą bagażnika znajdziemy praktyczne przegródki do schowania jakichś tam drobniejszych przedmiotów. Słuchajcie kochani, dziwna sytuacja, ale po teście tego samochodu polubiłem Toyotę Avensis. Jest to w gruncie rzeczy bardzo fajny samochód, dynamiczny, spoko się nim jeździ. Oczywiście ma swoje wady, jak każdy, nie ma samochodu, który nie miałby wad. Ja jestem tylko tutaj, żeby zwrócić Wam na te wady uwagę, ale czy by mi one przeszkadzały podczas takiego normalnego użytkowania? No przeszkadzałoby mi to, że tutaj jest dosyć głośno w kabinie i ta świszcząca uszczelka tutaj od strony kierowcy, ale myślę, że są to rzeczy, które można naprawić. Robimy sobie pożegnalne kółeczko na rondzie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zerknijcie w opis pod filmem i cóż, żyjcie zdrowo i bogato. Na razie. Nie dosięgłem, kurwa, jaki wielki samochód.